Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na wtorkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek standardowo spójrzmy na indeks S&P 500. Wczoraj mieliśmy raczej tutaj przewagę pozytywnych nastrojów na amerykańskim rynku akcji. Ten pozytywny trend z ubiegłego tygodnia był wczoraj kontynuowany w przypadku Dow Jones oraz S&P 500. Natomiast spadek odnotował Nasdaq. Dow Jones zyskał wczoraj prawie 1%, S&P 500 wzrósł o 0,37%, a Nasdaq odnotował niewielki spadek rzędu 0,27%. Dzisiaj natomiast przed otwarciem dzisiejszej sesji obserwujemy, możemy się spodziewać, patrząc na rynek kontraktów terminowych, możemy się spodziewać ponownie pozytywnego otwarcia na Wall Street. Kontrakty terminowe na Dow Jones oraz na S&P 500 wzrastają, co prawda tylko trochę, ale jest to jednak wzrost. Kontrakty na Dow Jones zyskują 0,10%, natomiast kontrakty na indeks S&P 500 wzrastają o 0,30%. Wczoraj mogliśmy posłuchać wystąpienia członka zarządu Fed, Lisy Cook, która stwierdziła, że proces dezinflacyjny trwa już w USA i dowodem na to są chociażby jest spadek tempa wzrostu wynagrodzeń, zauważalny spadek tempa wzrostu wynagrodzeń, natomiast stwierdziła, że dalsze podwyżki jeszcze będą potrzebne, ponieważ wciąż występuje ta presja inflacyjna i jeszcze kolejne podwyżki stóp procentowych będą potrzebne, aby opanować sytuację. Jeśli spojrzymy dzisiaj na kalendarz makroekonomiczny, co czeka nas dzisiaj, kilka publikacji ze Stanów Zjednoczonych, między innymi zamówienia na dobra bez środków transportu, zamówienia na dobra trwałego użytku, zamówienia w przemyśle, a potem też wystąpienie publiczne ponownie członka zarządu Fed, Lisy Cook. Natomiast taki bardziej istotny raport, na taki bardziej istotny raport przyjdzie nam poczekać do jutra, kiedy to opublikowany zostanie raport ISM dla sektora usługowego oraz odczyt indeksu PMI dla sektora usługowego za marzec. I pierwsza spółka na dzisiaj, czyli Rivian Automotive. Rivian Automotive podtrzymuje swój cel produkcyjny na cały bieżący rok. Spółka zamierza w tym roku znacząco podnieść swoje zdolności produkcyjne. W minionym pierwszym kwartale 2023 roku producent wytworzył prawie 9,4 tysiąca pojazdów, co stanowi jednak spadek o ponad 6% w stosunku do poprzedniego kwartału. Dostawy w tym samym okresie spadły o 1% w stosunku kwartał do kwartału do 7,9 tysięcy sztuk. Produkcja ucierpiała m.in. z powodu problemów z łańcuchem dostaw i zatrzymania komercyjnej linii produkcyjnej w celu wprowadzenia nowych technologii. To było planowane zatrzymanie właśnie tej linii produkcyjnej, aby wprowadzić nową technologię, w tym akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe. Mimo to Rivian utrzymuje swoją całoroczną prognozę i zamierza wyprodukować w tym roku 50 tysięcy pojazdów, czyli w sumie tyle, ile zakładał pierwotnie, że wyprodukuje w ubiegłym roku, zanim nie obciął o połowę tej prognozy w związku z problemami właśnie w łańcuchu dostaw. W lutym CFO Clary McDonough poinformowała, że większa część z tej produkcji na ten rok, czyli te 50 tysięcy, przypadnie na drugą połowę roku, a to właśnie ze względu na spodziewane zatrzymanie tej linii komercyjnej, które właśnie wydarzyło się w tym kwartale i też ze względu na wspomniane już problemy z łańcuchem dostaw. Dlatego właśnie ta większa część produkcji będzie zauważalna w drugiej połowie roku. I przejdźmy teraz do rekomendacji. Mamy tutaj zdecydowanie przewagę rekomendacji pozytywnych, 15 rekomendacji kupna, 5 rekomendacji neutralnych i 2 rekomendacje sprzedaży. Kolejna spółka na dzisiaj, czyli Warner Bros. Discovery. Według doniesień Warner Bros. Discovery jest blisko zawarcia umowy na produkcję nowego serialu, który ma być osadzony w świecie Harry'ego Pottera. Każdy sezon ma być oparty na jednej z 7 książek napisanych przez J.K. Rowling. Spółka liczy na to, że ta niesamowicie popularna marka, jaką jest Harry Potter, przyciągnie rzesze oddanych fanów powieści Rowling na ich serwis streamingowy HBO. Warner Bros. Stworzył już kiedyś adaptacje filmowe książek o Harry Potterze, bardzo dobrze znane, bardzo popularne, które okazały się ogromnym sukcesem, a teraz serial ma dać marce Harry Potter drugie życie. Jest to też dosyć dobry, jest to też po prostu dobry czas na jakieś właśnie tego typu produkcje w świecie Harry'ego Pottera w związku z
chociażby premierą Hogwarts Legacy, czyli gry komputerowej osadzonej w również tutaj uniwersum Harry'ego Pottera, która odniosła naprawdę duży sukces i była i otrzymała bardzo pozytywne zresztą recenzje, napędziła mocno wskrzesiła popularność Harry'ego Pottera. Zgodnie z doniesieniami J.K. Rowling będzie zaangażowana w produkcję serialu, aby upewnić się, że wiernie odda ten serial ducha książek. Nie będzie ona codziennie brała udziału właśnie przy produkcji tego serialu, natomiast będzie od czasu do czasu właśnie nadzorowała pracę nad tą produkcją. Sam Warner Bros. Przygotowuje się obecnie do ogłoszenia nowej strategii dla segmentu streamingowego. Ma ona zakładać przede wszystkim nowe produkcje oparte na znanych i lubianych, popularnych markach, jak właśnie i właśnie ten Harry Potter wpisuje się chociażby w tą strategię, ale też Warner Bros. Posiada szereg innych licencji, które wpisują się także w tą strategię, jak na przykład Władca Pierścieni, czy też serie o superbohaterach jak Batman, Superman, czy też Wonder Woman. Ogólnie serię o licencja na filmy o superbohaterach ze świata DC. Spółka uznała, że woli skupić swoje zasoby na mniejszej ilości produkcji, ale na takich produkcjach, które będą po prostu większego kalibru. I przejdźmy teraz do rekomendacji. Tutaj również mamy przewagę rekomendacji kupna. Jest to 16 rekomendacji kupna, 11 rekomendacji trzymaj i tylko jedna rekomendacja sprzedaży. I ostatnia spółka na dzisiaj, czyli Micron Technology. Micron Technology oświadczyło, że działalność w Chinach odbywa się bez przeszkód i spółka współpracuje z tamtejszym rządem w kwestii cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorstwo poinformowało, że wysyłka produktów, inżynieria, produkcja, sprzedaż i inne operacje funkcjonują normalnie. Oświadczenie spółki jest odpowiedzią na ostatnie działania regulatorów, które zostały zapowiedziane w ubiegłym tygodniu, co wzbudziło obawy o działalność w Chinach. Cyberspace Administration of China poinformowało w ubiegłym tygodniu, że przeprowadzi przegląd produktów sprzedawanych przez Micron Technology w Chinach pod względem cyberbezpieczeństwa, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Informacja była o tyle niepokojąca, że w ostatnim czasie też obserwujemy narastające napięcia na linii USA-Chiny w kwestii właśnie sektora technologicznego, a szczególnie w kwestii produkcji chipów. W zeszłym roku Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na eksport narzędzi do wytwarzania chipów do Chin, a ponadto w grudniu chiński producent układów scalonych YMTC został wpisany na czarną listę handlową przez USA. Rekomendacje dotyczące Micron Technology: 28 rekomendacji kupna, 9 rekomendacji neutralnych i 2 rekomendacje sprzedaży. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.